od mniej więcej 5 lat. To jest firma, z którą współpracuję, czyli Skyward Community. W 2018-2019 mieliśmy możliwość z grupą polską, ale też grupą całego świata, fajne szkolenie odbyć w systemie 3D coaching dla ambasadorów. Więc to była fajna przygoda. Oczywiście mieliśmy możliwość być też w Dubaju, mieliśmy możliwość być też w Szarży, gdzie rozpoczęto budowę parku innowacji. Ale też, co jest ciekawe, w tym roku istnieje taka możliwość, szansa dla wielu również partnerów z Polski być również w parku w Szarży, ale też być na bardzo ważnym spotkaniu w Dubaju. Na ten temat oczywiście powiem nieco dalej. Teraz program partnerski. Jeśli chodzi o program partnerski, to prosta rejestracja w naszym back-office. Otrzymujemy narzędzia dla partnera. W tym momencie, jeśli chodzi o te narzędzia, to tak naprawdę dostajemy kilka stron internetowych, strony, która zawiera nasze ID, numer we firmie, który tak naprawdę przypina nas niejako do programu partnerskiego. I polecając, czy też wysyłając taki link naszemu partnerowi, taka osoba zarejestruje się z naszego polecenia. Oczywiście po otwarciu konta, po zweryfikowaniu tego konta danymi, takimi jak dowód osobisty, względnie dodatkowo drugi dokument, jakaś faktura za media. W momencie, kiedy zostaniemy zweryfikowani, to w takiej zakładce właśnie dla partnerów należy tam odhaczyć 8 punktów programu partnerskiego i wtedy w tym programie partnerskim pojawią się wszelkiego rodzaju narzędzia pomocne do pracy, do duplikacji, do tego, żeby móc również temat dalej niejako sprzedawać, polecać. To mniej więcej tak właśnie wygląda, jeśli chodzi o te linki polecające, ale oczywiście tych narzędzi najróżniejszych jest dużo więcej. Jeżeli chodzi o program partnerski, on składa się oczywiście z 6 takich głównych punktów. Niedawno tak naprawdę doszedł jeszcze taki 7 punkt, Sky Expert, o którym też na samym końcu powiem. On oczywiście jak gdyby powstał w wyniku tak naprawdę rozwoju całej struktury na całym świecie. Zaszła potrzeba, żeby wynagrodzić tych, którzy najwięcej pracują, najlepiej pracują, najwydajniej pracują. Czyli top eksperci, którzy uzyskali taki stopień, mają możliwość tak naprawdę uzyskać jeszcze więcej korzyści w firmie, zabiegając niejako, starając się uzyskać ten wyższy poziom Sky Expert. Jeśli chodzi o początek rejestracji, bo rejestracja, jak wiemy, jest bardzo prosta, dosłownie kilka danych. Następnie, w momencie, kiedy się klikniemy zarejestruj, otrzymujemy linka aktywacyjnego na nasz adres mailowy, który musimy potwierdzić, i dopiero wtedy dokańczamy taką rejestrację. Musimy telefon potwierdzić kodem SMS, który należy zatwierdzić w naszym back-office. Również musimy potwierdzić, tak jak powiedziałem, nasze konto poprzez dowód osobisty. Jeśli jest starym dowodem, czyli zawiera jeszcze adres, to wystarczy dowód osobisty, dobry skan, dobrej jakości, prawa, lewa strona. Jeśli takiego adresu nie ma, no to najczęściej standardowo jakaś faktura za media, wyciąg z konta, w najgorszym wypadku z urzędu gminy, miasta, zaświadczenie chociażby o zameldowaniu właśnie z tym, że adresem. Jeśli chodzi o status partner, to jest osoba, która się zarejestrowała i tak naprawdę na dzień dobry, w momencie kiedy zatwierdziła program partnerski, ma możliwość zarabiania w firmie na 4 poziomach. Pierwszy poziom 15% z zaproszonych partnerów, 4, 2 i 1% na czwartym poziomie. Jeśli chodzi o konsultanta, to konsultant tutaj wykonuje już taką, powiedzmy, małą pierwszą pracę. Jest to partner, jest to osoba, która osobiście sama zainwestowała $100, więc taką, powiedzmy, symboliczną kwotę na początek. I zaprosiła dwie osoby, z których każda zainwestowała w pakiet w wysokości $100.
lub oczywiście kwota w wysokości 100 dolarów, bo mówimy to o sumie jednorazowej lub ewentualnie historycznie. I wtedy jak mamy takie dwie osoby, łączna suma inwestycji z pierwszego poziomu wynosi 300 dolarów, no i wtedy mamy status konsultant. Jeśli chodzi o status lider, to tak naprawdę tutaj niewiele się zmienia oprócz tego przypisu łącznej składki na pierwszym poziomie, bo lider musi mieć zainwestowane osobiście 100 dolarów więcej, musi mieć jednego partnera więcej niż wcześniejszy konsultant, czyli musi mieć 3 osoby i każda z nich musi mieć zainwestowane w firmie 200 dolarów. Natomiast łączna suma na pierwszym poziomie musi wynosić 2000. I wtedy, jeśli faktycznie to się wszystko zgrywa, mamy 2000 na pierwszym poziomie, mamy 3 partnerów i każdy z nich zainwestował 200 minimum dolarów. Oczywiście tych partnerów musi być więcej, bo potrzebne jest to saldo na pierwszym poziomie 2000 lub my osobiście możemy to saldo jak gdyby mieć większe. Jeśli 3 osoby z naszego polecenia zainwestowały po 200 dolarów, mamy łączną sumę 600 dolarów, no to jeśli my osobiście w tym czasie do tego momentu sami zainwestowaliśmy 1400, 600 plus 600 nasi partnerzy i w tym momencie automatycznie też stajemy się, mamy status lidera. Jeśli chodzi o status mastera, to jest to poziom wyższy. Widzimy tutaj za każdym tak naprawdę statusem kryje się głębsza możliwość uzyskiwania dochodu z programu partnerskiego, bonusów z programu partnerskiego, jeśli chodzi o głębokość poziomów. Tutaj na pierwszym poziomie mamy nadal 15 dolarów, natomiast sięgamy już przy statusie mastera 9 poziomów głąb. Ten status uzyskujemy wtedy, kiedy mamy 3 liderów, czyli ten poziom wcześniejszy, który uzyskaliśmy, musimy pomóc 3 partnerom naszym uzyskać status lidera, 3, na pierwszym poziomie oczywiście. My osobiście musimy mieć zainwestowane minimum w tym czasie 1000 dolarów. Każdy z nich, pamiętamy, że to minimum, które lider musi mieć zainwestowane, to jest 200 dolarów, ale kwota inwestycji na pierwszym poziomie wszystkich osób zaproszonych bezpośrednio musi wynosić 5000 dolarów. Jeśli ten warunek spełniamy, mamy 3 liderów, mamy minimum 1000 dolarów, 3 liderów zainwestowało minimum właśnie to 200 dolarów, łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie wynosi 5000, uzyskujemy status mastera. Oczywiście w tej zakładce dla partnera mamy tam fajne statystyki, sumaryczne nie tylko, które fajnie nam pokazują, na jakim poziomie jesteśmy, pokazują nam, ile nam brakuje do na przykład statusu mastera albo do statusu eksperta, czy brakuje nam osobistego przepisu, czy brakuje nam przepisu składki na przykład ze strony partnerów, czy też być może brakuje nam jakiegoś lidera jednego lub mastera jednego, żeby uzyskać poziom eksperta. To wszystko fajnie tam jest wyliczone, więc można sobie zaplanować pracę, korzystając z tych narzędzi, tak jak powiedziałem, zakładka dla partnerów, no i tam w statystykach mamy wszystko. Wszystkie nasze łączne dochody, zarobki, łączne inwestycje, ilość partnerów, na jakich poziomach są, tak naprawdę ile nam brakuje, jaką pracę musimy wykonać, żeby uzyskać status wyżej. Czasami jest to tak naprawdę niewiele pracy, którą musimy osobiście wykonać, więc warto przeglądać tą zakładkę dla partnerów i wchodzić sobie w tą zakładkę status w momencie, kiedy faktycznie działamy z ludźmi i chcemy pracować w programie partnerskim. Poziom ekspert to poziom oczywiście kolejny, który mamy w programie partnerskim. Tutaj jeśli chodzi o ten poziom, to widzimy, że zmienia się bonus na pierwszym poziomie, czyli ekspert uzyskuje już niezależnie od tego, jaki ma obrót, ile tam pewnych rat i tak dalej na pierwszym poziomie, z pierwszego poziomu, o tym jeszcze powiem, niezależnie od tego, po prostu ekspert uzyskuje nie 15, ale 16% z pierwszego poziomu zawsze, minimum. Sięga do 20 poziomów i musi mieć 3 masterów. Zmiana polega na tym, że tych 3 masterów nie musi być na pierwszym poziomie,
Warunek jest dwóch partnerów o statusie master na pierwszym poziomie, natomiast trzeci może być na drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej nodze, w innej strukturze, w innej, no w innej wodnodze struktury niż tych dwóch pozostałych. To tak jak mamy tu przykład na tym zdjęciu. I teraz tak, biorąc pod uwagę, sumując, kwalifikacja na status eksperta uzyskujemy wtedy, kiedy mamy osobiście zainwestowane minimum 5000 dolarów, trzech partnerów mających status mastera. Tak naprawdę każdy z nich, znaczy łączna inwestycja na pierwszym poziomie musi wynosić co najmniej 10 tysięcy dolarów. Jeśli mamy trzech masterów w naszym programie partnerskim, jeśli mamy 5 tysięcy własnej inwestycji i łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie minimum 10 tysięcy, to w tym momencie uzyskujemy status mastera. Kolejny status to status top expert. Brzmi już tak naprawdę, można powiedzieć, bardzo dumnie. I faktycznie tak jest, ponieważ jak zauważamy, tutaj dochodzi kolejne źródło dochodu. Top expert oczywiście w tym wypadku musi mieć, jeśli chodzi o tą główną kwalifikację, chyba najtrudniejszą, pokazującą, że jest liderem i że naprawdę chce działać z ludźmi i niejako mocno się uchwyci tutaj tej ścieżki kariery, jeśli chodzi o duplikację, jeśli chodzi o rozwój struktury całej swojej organizacji i pracy z ludźmi, to pokazuje tak naprawdę, raczej można powiedzieć, że top expert to dodatkowe wynagrodzenie właśnie jest za tą pracę, którą taki współpracownik firmy wykonuje. Oczywiście w tym wypadku tutaj musi mieć trzech ekspertów, czyli warunek uzyskania statusu top eksperta jest trzech ekspertów. Sam osobiście top ekspert musi mieć inwestycje w wysokości 10 tysięcy dolarów. Inwestycja z pierwszego pokolenia musi wynosić minimum 30 tysięcy dolarów i wtedy mamy kwalifikację na top eksperta. Powtórzę, 10 tysięcy osobista inwestycja, 30 tysięcy pierwsze pokolenie, czyli osoby bezpośrednio zaproszone, trzech ekspertów, dwóch musi być na pierwszym poziomie, trzeci może być w niezależnej nodze nieco głębiej i wtedy mamy status top eksperta. Top ekspert z obrotu miesięcznego może uzyskać co miesiąc dodatkowe bonusy w wysokości od 500 dolarów do 1500 dolarów. Jeśli obrót zrobi w danym miesiącu jego struktura w wysokości 20 tysięcy, no to otrzymuje od firmy dodatkowo od niezależnie otrzymanych wszystkich bonusów z 24 poziomów, dodatkowo otrzymuje na przykład 1500 dolarów. Więc to jest takie fajne, wydaje mi się, wynagrodzenie w okolicach 5-6 tysięcy bonus na warunki polskie to dosyć dobry zastrzyk gotówki. I ostatni status we firmie to status Sky Expert. Sky Expert różni się tym, że dodatkowo trzeba mieć jednego top eksperta. I teraz tak, warunek. Zazwyczaj są te trzy warunki podstawowe. Własna inwestycja, w tym wypadku musi być to 20 tysięcy dolarów. Trzeba posiadać w wypadku Sky Experta czterech top ekspertów, czyli dochodzi jak gdyby jeden z niższego poziomu, czyli musimy mieć dwóch top ekspertów na pierwszym poziomie, natomiast dwóch pozostałych może być na innych poziomach w niezależnych nogach, czyli musimy mieć czterech top ekspertów. No i jak tutaj widzimy, z uwzględnieniem inwestycji z pierwszego pokolenia, inwestycja z naszą kwotą inwestycji plus naszych partnerów na pierwszym poziomie minimum wynosić 90 tysięcy dolarów. Czyli zakładając, jeśli my osobiście w danym czasie jako Sky Expert mielibyśmy w firmie minimum 20 tysięcy, to nasza grupa, nasza struktura partnerów z pierwszego poziomu musiałaby mieć tą różnicę w stosunku od 90 do 20 dolarów, czyli musiałaby mieć 70 tysięcy z pierwszego poziomu.
czyli 4 top ekspertów, 20 tysięcy i 90 tysięcy obrotów. Tutaj jest możliwość oczywiście uzyskania też tego dodatkowego bonusu miesiąc w miesiąc z obrotu. Jeśli ten obrót wynosi na przykład 30 tysięcy, co przy takiej strukturze rozwiniętej w tym statusie nie jest to trudne, to co miesiąc od dodatkowo firma, a czyli taki partner otrzymuje 2000 dolarów, czyli około 7-8 tysięcy w zależności od kursu dolara, niezależnie od wszystkich bonusów, które otrzyma na pierwszym poziomie. To pominiemy. Tutaj na to często bardzo zwracam uwagę, dlatego że tutaj tak naprawdę mówimy o dodatkowym bonusie, któremu może przypadnąć każdemu, raczej ten bonus może przypaść każdemu. Mówimy tutaj o miesięcznym obrocie płatności jednorazowych lub ratalnych naszego pierwszego pokolenia. Czyli jeśli mamy partnerów, którzy na pierwszym poziomie płacą raty lub płacą jednorazowe kwoty inwestycji, płatności, to jeśli w danym miesiącu nie jest to zależne, jeśli jest to pierwszy od 1 do 30 i mamy 5 płatności lub 10 płatności lub 20 płatności i ta 20 płatność może być nawet nie wiem, 30 danego miesiąca, to wtedy firma zawsze za pozostałe 19 płatności, łącznie za tą również 20, płaci nam 18% bonusu z pierwszego poziomu. Nawet jeśli wypłaciła nam wcześniej, załóżmy 17 czy 16%, to i tak zawsze wyrównuje. Jeśli wpadnie ta płatność kolejna, to otrzymujemy 18% z każdej raty, z każdej płatności. Więc to jest całkiem niezły zaszczyt. Przypuszczam, że są tu również osoby, które współdziałały lub współdziałają z różnymi firmami gdzieś tam w swoim czasie, więc przyznacie, że 18% z pierwszego poziomu, no to jest całkiem fajny dochód. Podsumowując, minimalna kwota inwestycji 50 dolarów i to jest na ten moment taka minimalna inwestycja zapłacona gotówką. Minimalna kwota wypłaty, różne kanały są, jeśli chodzi o firmę, wypłaty, to minimum to jest 30 dolarów. Oczywiście w zależności na to, czy to jest Bitcoin, czy jakiś Ethereum, czy jakiekolwiek inna kryptowaluta, czy na kartę, czy jeszcze inna forma wypłaty. Oczywiście każda tam forma wypłaty w jakiś tam sposób reguluje tą minimalną kwotę ze względu na koszty, które gdzieś tam są ponoszone. To, co jest ważne w programie partnerskim, to trzeba głośno powiedzieć, to ilość poziomów tutaj do osiągnięcia w firmie jest 24 poziomy, więc tutaj naprawdę może być procent składany na tych poziomach bardzo, bardzo dobry. No i każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę partnerów, tylko nasze wewnętrzne lęki, nasze jakieś obawy, nasze jakieś tam inne wewnętrzne odczucia mogą nas ograniczać. Natomiast nie ma ograniczeń, jeśli chodzi faktycznie ilość zaproszonych partnerów do firmy. To może być 10, 20, 100, 1000 i tak dalej, i tak dalej. Krótko teraz, jeśli chodzi o pewne wyróżnienia, dodatkowe nagrody. Sam, jeśli chodzi o status mistrza, oczywiście jest to skromny podarunek od firmy w postaci długopisa, który zawsze możemy do swojego kuratora, swojego sponsora, gdy taki status otrzymamy, możemy poprosić, zapytać się. Natomiast tu pozostałe nagrody to wypłacane są już w formie bonusów na nasze konto bonusowe. W wypadku eksperta jest to 500 dolarów w momencie, kiedy uzyskamy status eksperta. W momencie, kiedy uzyskamy status top eksperta, otrzymujemy od firmy 1500 dolarów jednorazowo za awans i w wypadku Sky eksperta otrzymujemy 2000 właśnie za ten awans. Tutaj mamy grupę polską, łącznie z dwoma ambasadorami z Belgii. Tutaj tego pana pewnie dość dobrze znamy, bo pewnie gdzieś tam w internecie na różnych filmach, nagraniach nieraz widzieliśmy. Tutaj mamy panią Natalię, która jest kuratorem na teren Polski. Myślę, że tutaj to jest osoba, która jest najbardziej kompetentna, jeśli chodzi o nasz kraj i firmę i przepływ informacji. Także gdyby ktoś czegoś nie wiedział, to do pani Natalii
Natomiast oczywiście będzie zawsze mówić o tych takich sprawdzonych informacjach, potwierdzonych, nie te, które gdzieś tam się w kuluarach są, bo takich informacji często jest bardzo dużo. Natomiast staramy się po prostu przekazywać pewne sprawdzone informacje. Zachęcam również do pobrania zawsze każdego aplikacji mobilnej. Dosłownie króciutko na ten temat. Ją mamy oczywiście w naszych biurach po zalogowaniu. Można na jedną z planszy, która się tam wyświetla co jakiś czas, właśnie pobrać taką aplikację. Tutaj krótko na temat obecnie dostępnych pakietów. Pakiety oczywiście inwestycyjne, pakiety udziałów w zyskach tak naprawdę firmy, które uzyskujemy na podstawie umowy tak zwanej pożyczki konwertowej, są albo za gotówkę, albo w ratach. Obecnie te w ratach, jak przejrzymy sobie swoje back office'y, to najczęściej będzie to oczywiście ilość rat 5. Natomiast jak widzimy tutaj jest też taki, który ma jeszcze 9 miesięcy, więc warto tutaj tą sytuację wykorzystać. Kiedyś były 12 miesięczne, teraz już jest 9. Mamy tutaj oczywiście też większość pakietów. Które są też w ratach, oferty inwestycyjne z możliwością spłat w ratach, ale tutaj już jak widzimy maksymalna ilość rat 5 miesięcy. I teraz jeszcze ważna rzecz, tutaj te obrazki, które widzimy razy 1,5, razy 2, to oczywiście są kupony, które wcześniej mieliśmy w swoich biurach i firma dała nam prezent, osoby, które wykorzystały, kupiły nowe pakiety, no to mogą uzyskać 100% więcej udziału w stosunku do takiej oferty standardowej. Teraz to wygląda tak, że jeśli tych kuponów już nie mamy, ale przykładowo kupilibyśmy pakiet stabilny, który kosztuje $1000 w 5 ratach i spłacilibyśmy go właściwie jednorazowo, czyli rata po racie od razu w ten sam dzień $1000 po 200 razy spłacamy, ciach, 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 ciach. 5 rat po $200, spłacony pakiet, zatwierdzamy umowę. Otrzymujemy wtedy od firmy kupon na możliwość kupienia kolejnego pakietu w wysokości razy 100% więcej. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy byśmy kupili ten pakiet, czy byśmy kupili ten pakiet za 1000 rata miesięcznie, czy ten pakiet, dostajemy 100% więcej. Więc jeśli byśmy kupili pakiet przykładowo za $10,000, czyli 2000 rata miesięczna, 5 miesięcy, dostajemy 100% więcej. Więc jeśli tu w standardowej ofercie jest 420, to w takim pakiecie płacąc tą samą kwotę $10,000 mielibyśmy 840 tysięcy udziałów. Więc warto to wykorzystać, bo na pewno to nie będzie na stałe. Tym bardziej, że się dużo w firmie w tej chwili dzieje. Tu mam jeszcze kolejne pakiety. One są tam w różnych konfiguracjach. Tutaj dosłownie tylko krótka informacja, o tym też już mówiłem wielokrotnie. Swego czasu firma miała różne pakiety, no i były pakiety, które, do których było przyłączone gdyby sadzenie drzew. Niektórzy brali udział na ekofestach. Osobiście sadzili te drzewa, które tutaj widzimy na obrazku. Do takiego drzewa jest, każdego drzewa jest przypięty numer GPS i można, będąc w Marinomorce koło Mińska w Ekotechnoparku, takie drzewo po prostu znaleźć. Jest to taka pewna atrakcja, pewnie dodatkowa dla nas. Tutaj też muzeum powstało, gdzie do pewnego momentu, kiedy inwestowaliśmy środki w pewne pakiety, mogliśmy jak gdyby utrwalić swoje imię, nazwisko w muzeum na suficie. Cały sufit jak gdyby gwerawerowany jest imionami, nazwiskami osób, inwestorów z całego świata, którzy w określonym czasie dane kupony kupowali. Wiemy, że była też jeszcze akcja niedawno dotycząca hologramu. Ta zakładka dotycząca hologramu nadal została, ponieważ tam firma sobie zastrzega, że niewykluczone, że za jakiś czas ewentualnie jeszcze taką akcję zrobi.
taka jest tam informacja, gdybyśmy sobie przeglądali swój back-office, czyli niewykluczone, że taki, jeśli ktoś nie skorzystał wtedy z tej oferty, to być może jeszcze ta oferta wróci, więc na ten moment jeszcze nie została usunięta. Krótka informacja odnośnie spadkobierców. We firmie tak naprawdę każdy z nas może dodać, wiadomo, dodajemy dane osobowe, weryfikujemy swoje konto, ale firma, nasze konto back office ma tutaj w ustawieniach, w danych osobowych taką zakładkę jak spadkobierca. Dobrze jest ustalić po prostu kogoś z bliskich, jedną, dwie czy więcej osób w wypadku naszej śmierci. No i dobrze taką ewentualnie osobę poinformować już wcześniej, że takie udziały ewentualnie ma zapisane. Więc warto o to zadbać. Tutaj dwie też informacje, o których przypominam. Mamy we firmie tak zwany czat online, który jest czynny 24 godziny na dobę. Chociaż w ciągu dnia w wielu wypadkach możemy porozmawiać z kimś po polsku. Wiem, że ostatnio również taki konsultant się znalazł. Więc taka chmurka w narożniku, w naszym koncie, w prawym narożniku dolnym, możliwość jest otworzenia czatu, no i pisać na żywo z jednym z konsultantów, gdybyśmy mieli jakieś dodatkowe pytania. Ja zachęcam też wszystkich partnerów, ponieważ wiem, że do tej pory bardzo wielu z tego nie skorzystało, do zabezpieczenia oprócz zwykłego hasła, które często jest banalnie proste, zabezpieczenia swojego konta dodatkowymi zabezpieczeniami w formie na przykład kodu sześciocyfrowego z aplikacji Google. W wypadku tej aplikacji Google, jeśli byśmy uruchamiali, to warto pamiętać, że ma to wszystko swoje konsekwencje, czyli przed zatwierdzeniem dobrze jest skopiować, wydrukować kod QR, który nam się pojawił do tej aplikacji, lub ewentualnie dodatkowo taki numer, długi kod, który będzie nam potrzebny, zarówno kod kreskowy, albo ten kod numeryczny, w zależności co się w tej chwili pojawi przy nowych kontach. Ono będzie nam potrzebne wtedy, kiedy zgubimy komórkę, nie wiem, wysiądzie nam komórka, ktoś nam ukradnie, nie mamy dostępu, mamy nowe urządzenie. Mając ten kod QR, możemy automatycznie od ręki odtworzyć te kody i wejść na nasze konto. W wypadku, gdybyśmy nie mieli, to zostaje nam oczywiście pisanie do firmy na support. Wtedy musimy zrobić takie zdjęcie, w Swiftwatchie najlepiej, gdyby ktoś zrobił nam osobiście takie zdjęcie, w którym w jednym ręku trzymamy dowód osobisty, natomiast w drugim ręku kartkę z imieniem, nazwiskiem, na przykład z napisem SWC i datą bieżącą. To jest ważne, data bieżąca, imię, nazwisko, w jednej ręce taka kartka, a w drugiej dowód blisko przy twarzy to trzymamy i najlepiej, gdyby ktoś nam zrobił, ponieważ wiemy, że te zdjęcia robione typowo taką Swiftwatchą, aparaty z drugiej strony, one są gorszej jakości. A chodzi o to, żeby również to zdjęcie w momencie, kiedy firma sobie to powiększy, no to żeby było wyraźne, dowód osobisty, że my te dane, żeby nie jakieś wątpliwości nie zasiały w konsultancie, czy też w pracowniku IT, pracowniku, no, który jak będzie przeglądał te dane. No i dochodzimy teraz do takich ważnych informacji. Nasza firma weźmie udział w Expo w Dubaju, to już bardzo dobrze wiemy. To Expo rozpocznie się od początku października i będzie trwało od 1 października do 31 marca, czyli będzie trwało aż pół roku. Firma nasza będzie jednym z głównych gości, wystawcą również pewnych rzeczy, o których też za chwilę powiem. Już pewnie zauważyliśmy w naszych back-office'ach, jeśli śledzimy je. Wiemy, że tutaj bardzo ważna informacja była, bo to jest news oczywiście już przed jakiegoś czasu, natomiast to, co jest warte uwagi i to, z czego my osobiście możemy być dumni, to dodatkowo autorzy piszą, że firma ma już powiązania z instytucjami rządowymi ZEA, że między innymi jest protokół ustaleń z firmą RTA,
a ta firma odpowiedzialna jest ogólnie za transport w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Więc tutaj są dość mocne powiązania dotyczące budowy różnych rozwiązań w Dubaju, w Szarży i jeszcze wielu innych miejscach na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Także tak to mniej więcej wygląda. No i teraz, jak zauważyliśmy w naszych w związku ze zbliżającym się Expo, które będzie już za 2 miesiące, właśnie niecałe 2 miesiące, bo mamy 10 sierpień, a w październiku zaczyna się, firma zrobiła piękną konstrukcję miasta linearnego. Nie byłoby to nic dziwne, gdyby ta makieta miała metr, natomiast to, co firma zrobiła, no to coś pięknego, piękne wykonanie, 12 metrów konstrukcja. I teraz dosłownie króciutki filmik wam puszczę, który pokaże tak naprawdę, jak to mniej więcej wygląda. I ta makieta będzie między innymi wystawiona właśnie na tym Expo, kiedy rozpocznie się cała ta impreza, gdzie, jak wiemy, zjadą się z całego świata dygnitarze, inwestorzy, osoby odpowiedzialne za często projekty i budowę tych projektów i finansowanie ich. Więc trudno będzie nie zauważyć również naszej firmy, ponieważ będziemy tam pewnie zarówno jak i z całymi kolejkami, ale też właśnie ta makieta pokazuje jako jeden z planów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dotyczących właśnie miast linearnych. Więc teraz postaram się pokazać dosłownie ten krótki filmik. Być może go widzieliśmy, ale warto obejrzeć, zobaczyć, jak mniej więcej ta makieta wygląda nieco bliższej perspektywy. Zobaczmy. Dokładnie mniej więcej tak to wygląda, więc ja osobiście jestem pod dużym wrażeniem, jeśli chodzi o tą makietę. Pięknie wykonana, zrobiona, tam wykorzystano prawdziwy mech, drzewo. Przeczytajmy sobie, jeśli nie mieliśmy okazji jeszcze, to przeczytajmy sobie cały ten opis, który znajduje się pod tym newsem z 6 sierpnia. Także widzimy przygotowania do tego potężnego wydarzenia, na którym najczęściej dochodzi jeszcze do takich największych, wielomiliardowych, z doświadczenia już wiemy, wcześniejszego spotkania, kontraktów, rozmów. W tym roku tak naprawdę delegacje mogą jechać sobie te kilkanaście kilometrów do Szarży i zobaczyć pewne rzeczy już na żywo. Więc no, naprawdę tutaj może się dziać bardzo wiele pozytywnego. No i tutaj to, co wcześniej też powiedziałem, pojawił się pewien konkurs. Tak naprawdę każdy z nas, jeśli ma stałość pracy, pewnej wykonanej pracy, oczywiście jak gdyby wyniki zwycięzcy maratonu, one są jak gdyby kilka miesięcy do tyłu, już z tamtego roku, brane pod uwagę, do końca sierpnia. Czyli tą pracę, którą wykonaliśmy, załóżmy od tam października, czy chyba września, z tego co pamiętam. Na kolejnym slajdzie jest informacja. Chyba tak, tegoroczna prezentacja odbędzie się 22 właśnie października. I teraz tak, co ciekawe, pojawił się konkurs. Każdy z nas może wziąć w tym konkursie udział. On jak gdyby został podzielony na takie trzy etapy.
brązowy, srebrny i złoty. Oczywiście zachęcam do tego, żebyśmy zapoznali się, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, z back-office, ze szczegółami. Natomiast tegoroczna prezentacja technologii strunowych odbędzie się w Szarży 22 października. Nie będzie to spotkanie w tym wypadku w Marynomorce na koło Mińska, ale to już będzie Zjednoczone Emiraty Arabskie w Szarży 22 października. Będzie to wyjątkowe wydarzenie. Będą osoby, które zakwalifikują się na ten złoty status. Właściwie będą miały zwrot wyjazdu, jeśli chodzi o samolot w tym i z powrotem, zakwaterowanie w hotelu, wyjazd na wycieczkę, spotkanie właśnie w Szarży, tam z grupą inwestorów, około 140, i możliwość po prostu uzyskania informacji z pierwszych ręki, co się dzieje we firmie. Więc no powiedzmy taka z wysokiej półki wycieczka może być nam zafundowana za wykonaną pracę, tą, którą zrobiliśmy ileś miesięcy do tyłu, łącznie do końca sierpnia, do 31 sierpnia. I teraz też dosłownie króciutki filmik dotyczący właśnie tego expo, tego, co ma związek również z tą wycieczką, z tym wydarzeniem. Postaram się uruchomić. Coming this autumn, it is time to rediscover the world of travel. Make new acquaintances and create unforgettable memories. All this awaits you on the Big Emirates Tour. Experience an adventure-filled trip to the Middle East. In just a few days, you will visit the most important destinations in the United Arab Emirates. The main stop along the way is the testing center of String Technologies in Sharjah. You will be among the few to see tropical models live, tour the Eco House, and meet project founder Anatoly Yunitsky. More experiences await you in Dubai, where the long-awaited Expo 2020 Innovation Show will be taking place. That is where this project will showcase its latest designs. It is the best opportunity to see them before anyone else. The Big Emirates Tour is much more than just a trip. You will attend a closed partners meeting, make new business acquaintances, and receive valuable gifts. Memorable souvenirs, a photo book signed by Anatoly Yunitsky, and a professional video report will make your trip even more exciting. And it is you who can be part of the first-class tour from the SkyWorld community. Be among the best at the Global Expo Marathon and go on the most prized journey for the winners. See you in the United Arab Emirates. Okej, dokładnie. To jest ten filmik, który dotyczy właśnie tego wydarzenia. Ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby się jeszcze sprężyć, ponieważ tak naprawdę wyniki, które gdzieś tam robiliśmy, plus te, które mamy tak naprawdę do końca miesiąca, może czasu niewiele zostało, ale kto wie, może jesteśmy w stanie gdzieś tam się załapać w jakimś etapie tej wycieczki, jeśli chodzi o brąz, srebro, złoto, i później przeanalizować, czy chcemy wziąć udział w tym wydarzeniu. Tak naprawdę to, co firma tutaj nas zaskoczyła, jeśli chodzi o to wydarzenie, zaproszenie nas do Szarży na spotkanie 22, na taki, powiedzmy, nie do końca EcoFest, do którego byśmy przyzwyczajeni w Mińsku, w Marynomorce, ale właśnie tutaj w Szarży 22 października. Myślę, że te osoby, które skorzystają z tego spotkania, będą taką miały możliwość, no to będzie niezapomniane wydarzenie w świadomości tej, że wszystko to się dzieje we firmie, której mamy swoje udziały. Także to jest coś niesamowitego, wyjątkowego. Warto o tym rozmyślać i zastanowić się poważnie. Osobiście tak naprawdę miałem możliwość być dwa razy w Emiratach, łącznie z tym szkoleniem, ale też kiedyś
po całych Emiratach pływaliśmy statkiem, więc osobiście uważam, że przynajmniej raz warto zwiedzić te rejony, przynajmniej raz w życiu, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Widzieliśmy te zakątki z filmu, one są piękne, wyjątkowe i tak naprawdę wydaje mi się tutaj w 100% jestem przekonany, że będą udziałem tych osób, które na taką wycieczkę pojadą. Tutaj stary slajd, jeszcze dosłownie dwa, trzy słowa na ten temat. Ja często tego slajdu się trzymam, ponieważ on zwraca uwagę na to, na jakim etapie jesteśmy, kiedy pan Anatolij Junicki mówił, że testujemy, oczywiście mamy już tor 400-metrowy, natomiast teraz październik, listopad, z informacji, które pan Osaty Masłow powiedział, mamy też wywiad na naszych back office'ach, na naszych kontach, w języku polskim jest tekst w PDF-ie, warto sobie poczytać, o czym tam mówi, ale właśnie te testy ostatecznie będą październik, być może listopad. Oczywiście miały one być w październiku, firma zrobi wszystko, żeby to się odbyło w październiku i zakończyły się testy, przed nawet rozpoczęciem gdzieś tam festiwalu albo zaraz na początku, ale plusem jest to, że one się na pewno skończą, zanim ten festiwal się skończy, więc zarówno budowa, o której mówimy, się rozpocznie w tym trakcie, w tych 6 miesięcy. Natomiast tam Masłow wspomina, że ponieważ ze względu na pandemię ogólnoświatową, jakkolwiek do niej podchodzimy, to często ma to wpływ na firmy, produkcje, fabryki, które dostarczają podzespoły różne elementy, do chociażby między innymi właśnie szarży. I tutaj ewentualnie firma podejrzewa, że może być jakiś poślizg, ale niekoniecznie. Pewnie będą robić wszystko, żeby to wszystko skończyć w październiku, natomiast na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Jedno jest pewne, 2,5-kilometrowe dwa odcinki zostaną skończone teraz tej jesieni, I wtedy ruszy pierwsze komercyjne projekty, ruszą pełną parą. Pewnie za chwilę o nich pewnie się dowiemy, być może bliżej września, października w naszych newsach, w naszych wiadomościach pewne informacje na ten temat się pojawią, ponieważ coraz częściej poprzez telewizję, poprzez dziennikarzy, którzy pojawiają się w szarży, te informacje do nas docierają. Takie informacje chociażby docierały ostatnio. Pamiętamy, jednym z newsów było chociażby to, że w telewizji rumuńskiej i w telewizjach amerykańskich USA pojawiło się wiele różnych reportaży na temat tego, co się dzieje właśnie w szarży w tej chwili, jakie są testy, jakie są perspektywy. Również pojawił się teraz ostatnio 1 sierpnia, z tego co pamiętam, taki miesięcznik biznesowy, który zwraca uwagę na futurystyczny system transportowy, który może stać się rozwiązaniem dla między innymi całych Emiratów Arabskich, ale nie tylko. Zresztą te sprawy związane z podpisaniem właśnie umowy, realizowaniem tego wszystkiego, one są już podpisane. Pamiętamy chociażby w ta firma, która odpowiedzialna jest za transport w Emiratach Arabskich, firma ma odpowiednie protokoły, umowy podpisane już na taką współpracę. To tak jeszcze krótko. Ten artykuł warty uwagi był, ponieważ on tak naprawdę zajął chyba z 6 czy 7 stron, łącznie z tym, że w tym miesięczniku na pierwszej stronie jest artykuł właśnie na temat Skyward Community, więc na pewno nie został niezauważony, jeśli chodzi o czytelników. Tutaj jest jeden z tych dziennikarzy, z tego co kojarzę, który był w swoim czasie niedawno właśnie w szarży. I pomalutko będziemy tą prezentację dzisiejszą kończyć. Krótka informacja, o której wspominałem. I teraz skupmy się jeszcze ostatkiem sił. SWS, oczywiście firma zapowiedziała uruchomienie tokena SWS dla programu Smart World. Oczywiście ten SWS Smart World będzie wykorzystywał finanse, środki, które będą zbierane, będzie wykorzystywane do
budowy, do wsparcia infrastruktury całej transportu strunowego, do miast linowych, do ekodomów, zielonej energii i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jeśli przeglądamy swoje back-office'y, to w naszym back-office'ie pojawiła się informacja na temat właśnie SWS i możliwości wstępnej rejestracji konta. Może teraz pokażę takie tą informację na podstawie konta mojej żony. Mam nadzieję, że nas nie wywali, ale odświeżę sobie, zobaczę. A jednak. Dobrze, czyli tak, logujemy się. Już momencik, wam pokażę jak, co należy zrobić w tej chwili, jeśli chodzi o wstępną rejestrację w SWS. No i to, co już mówiłem, zabezpieczenie dodatkowe w postaci kodu sześciocyfrowego, kodu, już sobie przepiszę ten kod, momencik. Tu postaram się zrobić stronę 100%, taka jaka powinna być wielkości. No, oczywiście tu nie będziemy się koncentrować na szczegółach. Tu jest możliwość pobierania tej aplikacji, o której mówiłem, więc jak sobie przesuniemy jeden ze slajdów, to mamy taką możliwość. Również tutaj możemy zobaczyć sobie wycieczkę po ekotechnoparku w formie 360 stopni, takie 3D. I to jest jeszcze informacja. Natomiast teraz jeśli chodzi o założenie, jak gdyby zarejestrowanie wstępnie konta w tym tokenie SWS, wchodzimy w moje inwestycje, jest zakładka SWS tokeny. To jest prosty szczegół, ale jeśli myślimy, żeby mieć jak gdyby to z głowy, ewentualnie wstępnie zarejestrowane, otworzone takie konto, chcemy czekać gdyby na dalsze procedury, niezależnie od tego, czy będziemy kupować to SWS, czy nie będziemy kupować, czy będziemy coś wymieniać, czy nie, to po prostu chcemy wstępną rejestrację dokonać. Więc prosta rzecz, mamy tutaj jak gdyby przygotowaną prostą rejestrację, czyli wchodzimy w zakładkę SWS tokeny, to się niedawno pojawiło. Telefon, adres mailowy, robimy zarejestruj. No i teraz informacja na podany adres e-mail. Wysłaliśmy list, który należy potwierdzić wstępną rejestrację mającą na celu zakup tokenu SWS. Wchodzę na skrzynkę. Sobie jeszcze odświeżymy. I widzimy potwierdź wstępną rejestrację celem nabycia tokenów SWS. Klikam. I mamy coś takiego jak potwierdź. Właściwie na ten moment mamy wykonane to, co potrzebne jest do zrobienia. Rejestracja wstępna zakończona. Gratulujemy, jako jeden z pierwszych otrzymasz informację o uruchomieniu tokenów SWS i będziesz mógł je nabyć. Więc warto w swoich back-office'ach wykonać tą pracę, po to, żebyśmy po prostu już mieli tą możliwość później informacji faktycznie, na jakich warunkach będzie można kupić. Być może więcej informacji w ogóle, co to za token. I dlatego też warto tą rejestrację wstępną sobie wykonać, żeby ją po prostu w jakiś sposób nie ominąć. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację, drodzy Państwo. Jeśli są jakieś pytania odnośnie dzisiejszej prezentacji dotyczącej właśnie tego programu partnerskiego lub tego, co powiedziałem,
to ewentualnie możemy powiedzieć, no, czy teraz napisać na czacie. A jeśli nie ma pytań, to ja dziękuję dzisiaj za uwagę, szczególnie tym osobom, które wiem, że regularnie są. Ja to zauważam oczywiście i doceniam za dzisiejsze spotkanie, za obecność. No i do zobaczenia w kolejnych prezentacjach, zarówno tych dotyczących programu partnerskiego, jak i tych dotyczących technologii tutaj z Januszem Tomczakiem. Także jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.